Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej trenerów Pawła Ozgę i Szymona Hartmana. Pierwszy mecz rundy wiosennej, ale w iście zimowych warunkach. Radunia Stężyca, KKS Kalisz. Goście wygrali 4-1, prowadząc już do przerwy 3-0. O opinię i komentarz do spotkania poprosimy trenera gości, pana Pawła Ozgę. No, za nami trudny czas, bo w ostatnich 5 kolejkach wygraliśmy tylko raz, więc to zwycięstwo na terenie bardzo dobrze zorganizowanego rywala smakuje na pewno podwójnie i bardzo nas cieszy. Myślę, że zdecydowała pierwsza połowa, w której wykorzystaliśmy swoje momenty. Można powiedzieć, że plan, który mieliśmy na zespół Radunii, wypalił. Bo te bramki były faktycznie po dobrych w większości kontratakach, mądrze wyprowadzonych, oczywiście uwzględniając też to, że przy pierwszej bramce kilka błędów defensywy przeciwnika. Na pewno jestem zadowolony z tego, jak zespół dzisiaj funkcjonował, bo wynik to jest jedno, ale to, jak zawodnicy ze sobą się komunikowali, jaką mieli mowę ciała, jakie mieli nastawienie na mecz, to jako trenera mnie bardzo cieszy. Na tym chciałbym zakończyć, bo tak jak mówię, za nami trudny czas, ciężki tydzień. Mieliśmy okazję poznać, kto tak naprawdę jest z nami, a kto udaje, że wspiera klub, wspiera zespół. Dzisiaj trochę pokazywaliśmy tym, którzy nie są z nami, że warto jednak na nas stawiać, nie wolno przekreślać tej drużyny. Gratuluję dla moich chłopaków, trenerowi oczywiście życzę zdrowia i gramy dalej. Jeszcze wszystko przed nami. Dziś mamy tyle samo punktów. Cieszę się, bo potrzebowaliśmy tego. Dziękuję bardzo trenerze i poprosimy o komentarz trenera Szymona Hartmana. Gratulacje dla trenera, dla drużyny, dla Kalisza. Pan dzisiaj wypunktowali nas wyśmienicie, zwłaszcza w pierwszej połowie. Pokazali dużo jakości i w taktyce, w ustawieniu zespołu, w koncepcji na mecz i w jakości, czy to z tyłu, czy obronnej, czy w ofensywnej. Myślę, że to jest zasłużone zwycięstwo Kalisza. A co do nas, druga połowa, już bardziej zdeterminowani jesteśmy, zdobywamy bramkę kontaktową, ale nie potrafimy za tą bramką pójść i narobić trochę kłopotu Kaliszowi. Kończy się, jak się kończy, przechodzimy na trójkę obrońców, tracimy bramkę na 4 na 4 i można powiedzieć, mecz się zamknął. Dziękuję chłopakom za zaangażowanie, ale no, musimy popracować. Dużo analizy nas czeka, wyciągnięcie wniosków i musimy się odbudować i z nastawieniem, dobrym nastawieniem pojechać do Krakowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania z sali od mediów? Tak, ja mam pytanie do trenera Ozgi. Mówił pan o tych przyjaciołach, fałszywych przyjaciołach, a właśnie w zeszłym sezonie, nie wiem jak jest w obecnym, ta lokalna prasa wasza tam z waszego regionu pisała o tym, że KKS tylko pozoruje walkę o pierwszą ligę, że tam jest jakiś konflikt, znaczy nie konflikt, tylko powiązanie udziałowców KKS-u i Arki Gdynia, już nie będę tam wymieniał nazwiska, powoduje to, że KKS nie wejdzie do pierwszej ligi, dopóki Arka nie awansuje do ekstraklasy. Jakby pan tutaj na kibicu z naszego regionu wytłumaczył, o co chodzi w tym? Myślę, że w tej chwili nie ma tego problemu. Dzisiaj chyba na boisku też udowodniliśmy, że jeśli tylko nadarzy się okazja i na boiskach różnych zespołów i u siebie będziemy bardzo mocni, to oczywiście będziemy walczyć. I tutaj chcę uspokoić kibiców naszych, ale też wszystkich dookoła, że nie ma czegoś takiego, że jest jakieś połączenie, że jak Arka wejdzie, to dopiero my możemy. Absolutnie to są jakieś plotki kibicowskie. Dopowiedzi najczęściej tych ludzi, którzy nie są szczególnie jakoś zaangażowani w klub bezpośrednio. My jako cel nie stawialiśmy tego, że będziemy walczyć o awans. Postawiliśmy sobie za cel, żeby zbudować silną drużynę, z którą każdy będzie się liczył w tej lidze. Myślę, że trochę dzisiejszym meczem zamknęliśmy usta tym niedowiarkom, natomiast patrzymy tylko na siebie i na boisku będziemy starali się walczyć o jak najwyższe cele. Jeśli będzie okazja powalczyć o awans, to na pewno spróbujemy i nie ma tutaj żadnych innych zależności. Ale w poprzednim sezonie na półmetku też KKS wpisało się dobrze.
A w ostatnich 13 meczach sezonu poprzedniego tylko 4 razy wygrał i tam były jakieś remisy i porażki takie, które tu były wątpliwości. To w tym sezonie jest, rozumiem, że jest jakaś inna opcja. A o co w ogóle walczy w tym sezonie KKS? O. No już mówiłem, o co walczymy. O to, żebyśmy... Przepraszam jeszcze, jaki cel przed drużyną wskazał zarząd klubu? No jeśli pan na pewno się trochę interesuje drugą ligą i naszym zespołem, to jest zupełnie nowy zespół. Odeszło 8 bądź 9 wiodących zawodników. Jeden dzisiaj był nawet na trybunach, widziałem. Do różnych zespołów, głównie do zespołów z wyższych klas rozgrywkowych albo ewentualnie tak jak Piotr Giel do drugiej ligi. I to było wielką niewiadomą tak naprawdę, co będzie prezentował KKS. Ja też jestem trenerem, który debiutuje na szczeblu centralnym. Nie wiedzieliśmy do końca, czego możemy się spodziewać. Chcieliśmy być w tej strefie bezpiecznej 7-10. Jeśli nadarzy się okazja walki o baraże, to byśmy to na pewno chcieli zrobić. Natomiast dzisiaj okej, wygrywamy, mamy punktów 31, czy tyle co Radunia. Ale jak spojrzymy na tabelę i jaki jest ścisk w niej, to nie można być niczego pewnym. Każdy mecz jest walką o kolejne punkty i o to, żeby w tej czołówce być. Nie mamy celu jasno powiedzianego, że musicie awansować, bo inaczej to klub się rozpadnie. Nie. No, każdy z nas jest sportowcem, jest ambitny i wewnątrz drużyny panuje atmosfera taka, że każdy mecz jest bardzo ważny. Ostatnio nam nie szło. Dzisiaj trochę upust tych emocji u chłopaków w szatni. Wszyscy się cieszą, wszyscy świętują. Ale wiemy dobrze, że za chwilę gramy z Zagłębiem 2 i znowu może być różnie. Dlatego każdy mecz jest wyzwaniem i tak trzeba do tego podchodzić. Na dziś ciężko sobie postawić cel, my musimy awansować, być w barażach i tak dalej. Nikt się nie spodziewał, że zespół Raduni będzie tak wysoko, a organizacją gry, pracą trenera, podejściem taktycznym do meczu są na fantastycznej pozycji. I tutaj myślę, że nawet zespół, który jest dziś na 10 miejscu, jak się nie mylę, Hutnik Kraków, jak wygra dzisiaj, za chwilę jest bardzo blisko znowu strefy awansu. Na ten moment nie ma co tutaj dywagować, chcemy być jak najwyżej. Jak będzie okazja, to walczymy o pełną pulę. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Ja dziękuję. To dziękuję ogólnie za konferencję. Gratulacje. Dziękuję.